Cześć, witam was gorąco, moi drodzy, długo wyczekiwany materiał, ponieważ dzisiaj weźmiemy udział w wyścigu. Po raz pierwszy, no, oprócz tego pierwszego razu całkowicie, gdzie chyba odpaliłem grę i nie wiedziałem, co tu się dzieje i po prostu chciałem wziąć udział w wyścigu. Słuchajcie, dzisiaj wezmę udział w wyścigu. Moja BMA jest tutaj. Za chwileczkę o 22 się pojawią, za 5 minut magicznym sposobem. 3, 2, 1... Oh my god, czy, nie wiem, czy widzieliście to, wyrośli po prostu z tego, z ziemi. No i co? Trzeba z nimi pogadać i wziąć udział, tak? Zobaczymy, jak wygląda nasz samochód razem z nimi. Zrobimy sobie fajne zdjęcie, żebyśmy oczywiście mieli pamiątkę. Proszę bardzo. Zrobimy sobie z nimi pamiątkę. Proszę bardzo, o, wyścig. Cyk, foteczka tutaj, elegancko, spod tego, proszę bardzo, wyścig tu. Dobra, panowie, co u was? Good to see you, spring is the hot year, man, winter is long, yeah, I want to race tonight. Dobra, czyli tutaj możemy jechać. Tutaj jest Felix. A właśnie, poczekajcie, bo wszystko fajnie, można z nimi gadać, ale ja mam staw do sprzedania. To ja może z nimi... Czekaj, czy ja mogę teraz... A właśnie, widzicie, i to są nowi. I z nimi można wbijać reputację. Dawać. Czy ktoś chce z nich coś takiego kupić? Nie? A, że oni mnie nie znają w ogóle i nie chcą tego. No dobra, udajecie, że od obcego nie chcecie kupić. Wiesz co, to dziwnie. Dobra, przede wszystkim trzeba... A, dobra, ten staw to może tutaj być. Dobra, chcę wziąć udział. Mogę wziąć udział? $50. Ok, best time rewards. Ok, dobra. Go beside Michael with your car to start the race beside. Dobra, musimy stanąć tam. Ja nie wiem, czy nam się to... Ok. I? O kurde. Dobra. Wycofujemy. Wyścig zrobiony, to już? To tyle? Co jest grane, gościu? To proste było, co to za wyścig był? Ej, to proste było, to szybko i tyle? Panowie, wstyd, 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 jeszcze raz wstyd. Was porobiłem tą BMą. Dobra, zobaczymy, czy tam jakiegoś klienta nie ma jeszcze, może czeka, żeby mu sprzedać stafik. O kurcze! Ale bokiem szedł. Ty, a nie ma kogoś tutaj? To może by kupił ode mnie? Jakiś stafik? Nie ma nikogo. Dobra, i co teraz? Czy ja mogę od niego odebrać nagrodę? Dzień dobry. Czy ja mogę odebrać od pana nagrodę? Jest. Win. Wygraj 5 wyścigów z rzęd... Okej. Czyli musimy 5 razy. O kurczę, dobra, energia. Potrzebujemy, moi drodzy, się... O, możemy nie zdążyć. Może być ciężko, bo nie mam kawy żadnej. Więc jedziemy. Może zdążymy do domu, a może nie zdążymy. Jedziemy. Bo aż się zmęczyłem. Czyli musielibyśmy przeskipować do następnego dnia i tak parę razy. Najlepiej z 5 razy. O kurczak! Czy zdążymy, czy nie zdążymy? Dobra, to 5 wyścigów trzeba wygrać. Jak mam tak tyle... Oj, 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 i tyle do picia? Oj, oj, oj.
Dobra, tylko nie do rowu, tylko nie do rowu. Oho, już mamy dwa na czerwono paski. Jeszcze żyjemy. Jeszcze jest ok. Tylko nie do rowu, tylko nie do rowu. Dobra, zarówno pić mi się chce, jak i energia. Okej, styknie. Dobra. Wychodzimy, wychodzimy. Jeszcze szybko, jeszcze szybko. Nie, 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 dobra, to już nie do picia. Czekaj, 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 energia, energia. O, teraz picie, picie, picie będzie mi się. Nie, nie wiem, czy mi się nie zachce pić, tak? Okej. Mniej mi się chce pić? Przez spanie? Co jest grane? Dziwna sprawa. Okej, bo picie to ja mam tutaj. No to pięknie. Weźmiemy sobie jeszcze, pójdziemy szybciutko tam. Bo tam się oczywiście tworzy te beczki, tam jest full. No tak, bo przecież tutaj cały czas staw. Ale ja bym chciał jak najszybciej zrobić kilka tych wygranych. To bym musiał przeskipować do kolejnego zapisu. I kolejny, i kolejny, i kolejny. To najlepiej jakby tak było. Zaraz sprawdzimy. Czy tu się to... Okej. I od razu jest to przetwarzane. To chyba... A to czeka. Tu mamy beczkę na full. Nie, no to teraz jest w ogóle easy, nie? To teraz już całkowicie traci się sens, bo ja mogę mieć co chwilę pełne beczki. Patrzcie. Rezerwuar, tak? Zbiornik, w którym mamy... No, to panie. To wszystko się może przetwarzać teraz. Ale to też tyle prądu bierze, bardzo dużo. To już się nawet bardzo wolno leje, zobaczcie. 79, 83. Bardzo wolno się to leje tutaj. Jedziemy. Z kolejną. I ta musi się tutaj uzupełnić. Ta musi się w ogóle zlać do fulla. No Jezu, dobra, no to wszystko. No to będzie ekstra. Dobra, to robimy tak. Ja sobie to zapisuję. Idziemy na drugi wyścig. Zdążylibyśmy zrobić szybko tych wyścigów kilka, szczerze mówiąc. Tylko byśmy musieli wracać, robić wyścig, wracać, robić wyścig. I to w sumie tyle. Bo jeżeli to jest 5 dni... To już nie mógłbym się zajmować za bardzo tym. Nie mógłbym za bardzo zwracać uwagę na to. Żeby mi tutaj prąd nie szedł. No bo ja będę musiał płacić rachunek chyba, nie? To jest bardzo dużo hajsu. Okej. Dobra. Ale wiecie co? Nie będę tego specjalnie robił. Myślę, że nie zrobimy tego specjalnie. Myślę, że będę właśnie te beczki w dzień będę załatwiał. A później wieczorami będę jeździł sobie na te wyścigi. To będzie najlepsze rozwiązanie. W ten sposób zarobimy sobie bardzo dużo pieniędzy, które są nam potrzebne na kupienie domku. Oraz oczywiście otwarcie tego rejstraka. I tak dalej, i tak dalej. Także będziemy mieli tutaj full wypas pod tym względem. No i jak widzimy, może być problem ze zebraniem tego syropu na dwie beczki do pełna za jeden dzień. Bo okazuje się, że 103 to nie jest aż tak dużo, tym bardziej, że dużo tych drzew już nie działa w ten sposób, jak działało. To znaczy to drzewo robi się stare i z niego już nie da się pozyskać takiej ilości, bądź w ogóle, albo bardzo małą ilość i wolniej leci ten sok. Więc będziemy musieli prawdopodobnie przejść tutaj, że wytniemy, a tutaj troszeczkę zmienimy sposób. O, właśnie. Tutaj będziemy musieli te wszystkie drzewa podpiąć, żeby pojawiły się nowe. Dzięki temu będzie troszeczkę szybciej. Jak sobie weźmiemy, tak? Ok. Wszystko to sobie możemy tak podpiąć. Ja oczywiście to zaraz podepnę.
Nie ma problemu. Wszystkie zrobimy. Tutaj jest też kolejne. Tutaj są kolejne. Ok. I mamy ich kilka. Proszę bardzo. Mamy tutaj tą tubę. I możemy podpiąć tylko teraz tak. O, na przykład to. To można podpiąć tu. Proszę bardzo. To można podpiąć tu. O, nie tak. To chyba musimy tak podpiąć. O, właśnie. No i dzięki temu możemy już sobie iść dalej. I będzie nam się to szybciej zbierało za dnia. Będę musiał także kupić w sklepie kolejne, kolejne te do wbijania w drzewo. Nie wiem w sumie jak to nazwać. O, tutaj są takie pojedyncze w ogóle. Okej. No i tutaj jest też więcej. Tyle, moi drodzy. Dobra, będziemy robić następnym razem wyścigi. Tylko, że tak, ja te wyścigi będę robił gdzieś dodatkowo. I jak później zrobię ostatni wyścig, to myślę, że zrobimy jakieś nagranie. I myślę, że pokażę wam, co tam dostaniemy. Bo tam chyba minimum 5 nagród, tak? Tam było 5 wyścigów, 5 nagród. Teraz już jak mam taki samochód, to sobie mogę pozwolić na to. Jak nie miałem samochodu takiego, no to było ciężko, naprawdę. Jak chyba pierwszy raz w ogóle chciałem... Ja chciałem w ogóle wziąć udział tym samochodem, tym pick-upem. Bo ja nie wiedziałem nawet, że muszę być tym sportowym. Więc teraz mamy w tym momencie podpiętych drzew 100, chyba 10. Sprawdźmy tak. Sprawdźmy nie tak, tak. A, czekajcie, to jest źle. To musi być tak. I to musi być w ten sposób. Bo inaczej nie podepniemy. Tak jest. A czemu nie można tak? A może to muszę... czekajcie. A może zrobimy to tak? Nie, tak, tak, tak i tak. O, super. Czyli tu już mamy kolejne. Tutaj byśmy musieli tą zapałkę postawić, szczerze mówiąc. Weźmiemy ją. Big zapałka. O, big zapała. I tutaj zrobimy sobie przy tym śmietniku taki rozdzielacz. Czyli kliknijmy sobie tu. O, tu. Nie tak? O, postawiłem to. I będziemy rozdzielać. A. Tak. Tu. To do tego. I to do tego. No. I dzięki temu kolejne wędrują. Kolejne będą popodpinane. Dobra, to tyle w tym temacie, słuchajcie, to jest krótki odcinek, to jest króciuteńki odcinek z właśnie tego wyścigu, który w sumie pierwszy raz dopiero miałem przyjemność uczestniczyć. Tutaj już nie będziemy przy tym syropie za bardzo stać, bo to się tak naprawdę samemu robi. Dobra, czyli plan jest taki, robimy 5 zwycięstw, jesteśmy mistrzem, zapominamy o wyścigach, cyk, lecimy następną rzecz robić. Następną rzeczą zbieramy hajs, kupujemy ten racetrack, kupujemy, czy tam racetrack remontujemy i kupujemy domek i co. I tyle, i endgame, kończymy grę, przeszliśmy elegancko i czekamy. Myślałem, że jakieś... wojskowy samochód, a to tylko mój wóz. Okej. A to tylko mój wóz. Także trzymajcie się, dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. I oczywiście zachęcam do zasubskrybowania, zalajkowania. Wbijajcie także na drugi kanał Bonko Live, gdzie także odcinki z Monbazu są. I są to długie odcinki, prawie godzinne. Oraz kanał Klipsy z shotami, z live'ów, z śmiesznymi filmikami krótkimi. Zasubskrybujcie tam, zostawcie lajka. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!